Katarzyna Siwczyk, witam, to jest program Kobieta ze Śląska. Dzisiaj bardzo kobiecy temat. Ze mną pani Alicja Duda, dyrektor produkcji w firmie Polkap. Dzień dobry. Dzień dobry. Firma, która od lat zajmuje się produkcją kapeluszy, no nie ma chyba bardziej kobiecego tematu niż to, jak możemy się elegancko ubrać. Historia waszej firmy to także historia tego nakrycia głowy. Wiąże się to ze sobą? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Nasza firma to tradycja. Prawie 96 lat istnienia, od początku produkcja kapeluszy. Co prawda rok 1924, czyli lata przedwojenne, była to minimalna ilość produkcji kapeluszy z pyłu króliczego. Lata wojenne, przez problemy, które wiążą się z okresem wojny, była produkcja skarpet dla wojska. W latach powojennych, gdzie zaczyna być modny kapelusz na całym świecie, jak w Polsce, tak na całym świecie, rozpoczyna się wzrost produkcji. Aby wspomóc produkcję tych kapeluszy, istnienie kapeluszy i firmy, powstają produkcje też uboczne. Produkcja garbarnia, gdzie jest, to należy tutaj podkreślić, wykorzystanie odpadu. Bo kapelusze tworzy się z pyłu króliczego, więc to też również jest odpad, bo to jest skóra królicza, która jest przetwarzana. Więc oprócz tego włosa ze skóry króliczej, puchu, były wykorzystywane skórki. Gdzie powstała tutaj garbarnia, były robione akcesoria ze skóry, później uboczna produkcja cegielnia i tak właściwie od 1972 roku, gdzie już powstały zakłady filcowe i nazwa Polkap, cały czas kapelusze. Produkcja wzrastała. W 1972 nawet roku produkcja wzrosła do miliona sztuk produkcji i 1100 osób zatrudnionych. Tutaj kapelusze to jest taki element, przynajmniej mnie tak się wydaje, że jeżeli kobieta ma na sobie kapelusz, to jest to ten element garderoby, który dodaje takiego szyku, elegancji. Ile jest w tym prawdy? Tak, jak najbardziej. Kapelusze mają duszę. Kapelusze to jest taki dodatek, który dodaje stylu, wizerunek, uzupełnia. To podobnie jak rama do obrazu, wypełnia całość. Na pewno kapelusz też pomaga w jakimś takim poczuciu się elegancji, szyku, dostojności. No ja to czuję, mając ten kapelusz na sobie. Czy pani jakoś pomagacie dobierać, bo my tutaj jesteśmy w sklepie firmowym. Tak. Mamy do wyboru tych kapeluszy całe mnóstwo. Kiedy przychodzi do was klient, klientka, pomagacie jej dobrać ten odpowiedni kapelusz? Jak najbardziej, jak najbardziej. Na pewno to, co tutaj pani podkreśliła, oprócz tego, że jest wróciła bardzo w obecnych teraz czasach moda na kapelusze, to kapelusze różnią się. Są to kapelusze modowe, kapelusze okazjonalne, kapelusze tradycyjne, kapelusze typu Bogarta, męskiego fasonu. Wchodząc tutaj klient czy klientka ma dokładnie dobrany kapelusz pod względem rozmiaru, koloru. Ile jest prawdy w tym, że kapelusze tutaj były produkowane bardziej dla klientów takich grupowych, czyli na jakieś zlecenie? Czy częściej jednak przychodzą klienci indywidualnie i mówią, proszę mi zrobić kapelusz taki i taki, konkretnie, ktoś ma swój pomysł? To znaczy, to co pani teraz zapytała, to właściwie, tak jak ja tu jestem, 96 lat jest firma, ja tu jestem 1/3 tego okresu, ponad 30 lat i muszę przyznać, że przez długi okres tutaj w firmie Polkap jako producent tworzył kapelusze, produkcje dla marek zagranicznych pod daną nazwą marki, gdzie tam nie istniała, nigdzie nie było widać tej firmy naszej Polkap. Nawet wzory, kolekcje również odtwarzało się, lansowało się właśnie tych firm. Natomiast od, bym powiedziała, może 15 lat już spokojnie, zmieniła się styl, że ci klienci zagraniczni, pomimo to, że są te kapelusze produkowane pod ich marką, korzystają z naszej kolekcji.
klient się różni, ten sprzed laty, a ten obecnie. To jest klient starszy, młodszy, bo kiedyś było takie skojarzenie, że babcie czy starsze panie zawsze mają to nakrycie głowy, a te młodsze raczej nie. A teraz to się zmienia, młodzież też sięga po kapelusze, czy młode damy, młode kobiety? Tak, jak najbardziej, to prawda. Był okres, kiedy kapelusz się skojarzył właśnie z pokoleniem starszym. Kapelusze właściwie od lat są modne. Każda pani już w latach 50., każdy pan w kapeluszu. Natomiast był okres, gdzie młodzież nie zakładała kapeluszy, sięgała po czapki dziane, czapki szyte. Nie ukrywam, co również Polkap kooperował i też wykonywał. Była tutaj też wcześniej dziewiarnia, robiliśmy berety dziane, była tutaj szwalnia, gdzie szyliśmy czapki. Później już na zasadzie kooperacji. Natomiast teraz bym od 2-3 lat właśnie moda zmienia się, że na rynku widzimy młode pokolenie zakładające kapelusze. Te czapki, dziane, berety troszeczkę już teraz uzupełniają kapeluszami. Zmieniła się może moda na noszenie tego kapelusza. To młode pokolenie zakłada właśnie w podobny sposób, co prawda ja nie prezentuję to młode pokolenie, ale zakłada właśnie kapelusze w ten sposób, tak jak ja założyłam. Właśnie bardziej na luzie, bardziej na, właśnie na tył głowy, gdzie nie ukrywam, nie przysłaniają właśnie wdzięku oka, wdzięku twarzy. Powiedzmy o samej fabryce. Tutaj właściwie kobiety ze Śląska, głównie panie. Proszę nam opowiedzieć, jak ta fabryka pracuje każdego dnia, bo to nie jest przecież tak, że tutaj taśmowo produkowane są te kapelusze. Do każdego trzeba włożyć trochę serca i pracują głównie ręce. Tak, jak najbardziej. Muszę podkreślić, tak jak pani mówiła, kobieta śląska, tutaj w firmie 80% załogi to są kobiety. Kobiety ze Śląska. Praca to nie praca automat, maszyny. Maszyny są pomocą. To jest praca rąk, ciężka praca. Naprawdę, tak jak mówię, jestem tutaj długo, już ponad 30 lat i naprawdę całe te arcydzieła, bo kapelusz jest takie arcydzieło, dzieło sztuki, tworzą ci ludzie właśnie na produkcji. To, że ja tam jakiś projekt czy jakąś technologię po prostu wpuszczam, projektuję, wszystko to wykonują właśnie te panie. Nie ukrywam, panowie też są, ale tak jak mówię, 20% panów, 80% pań. Jest to ciężka praca rąk. A jak wygląda wasza współpraca z projektantami, takimi projektantami z prawdziwego zdarzenia, artystami? Bo ostatnio do jednej z takich współpracy oczywiście doszło, efekty można już oglądać na zdjęciach. Z panią Beatą Bojdą wspólnie stworzyłyście wyjątkowy projekt. Tak, jak najbardziej. Muszę tutaj podkreślić, że pani Beata Bojda pojawia się już w firmie u nas 3 albo 4 lata temu. Był pierwszy nasz kontakt, co bardzo, bardzo mnie zaskoczyło, ucieszyło, bo my z Beatą znamy się od lat, z dzieciństwa. Chodziłyśmy razem do szkoły podstawowej, byłyśmy przyjaciółkami, koleżankami, gdzie nie pomyślałabym, że z przekroju upływu tylu lat, że my znowu będziemy razem, współpracować na podobnych liniach. Co prawda Beata, projektantka słynna, jak najbardziej kobieta śląska, gdzie swój pomysł kolekcji, co na pewno tutaj nam też opowie, reaktywacja, zwróciła się do Polkapu. Po prostu chciała uzupełnić swoją kolekcję kapeluszem, nakryciem głowy. Było olbrzymie zdziwienie, kiedy to Beata i Alicja się spotyka po tylu latach. Łatwiej się nam pracuje. Dlatego, że Beata pomysł w kolekcji, pomysł, nieraz projektanci mają bardzo górnolotne, niełatwe pomysły, żeby zamienić ten pomysł i projekt tutaj w produkcję, ale nie ukrywam, jest nam łatwiej, bo ja ustalam tę technologię, wpuszczam to w produkcję, więc uważam, że ta współpraca będzie jak najbardziej. No i najważniejsze pytanie, wasze nakrycia głowy noszą ci, którzy godnie was reprezentują, jak na przykład reprezentacja Polski na igrzyskach. Ile to już razy do takiej współpracy dochodziło? No to co ja tak pamiętam, to gdzieś chyba z 7-8 razy. Nie ukrywam, że przez dwie olimpiady ja nawet uczestniczyłam w spotkaniach rodziny olimpijskiej, w spotkaniach w Warszawie, w PKOL-u, tworzenia całej kolekcji, gdzie takim przewodnim tematem była odzież, ubranie reprezentacji w polskie marki. Więc ubranie od stóp do głów, czyli jak najbardziej nie mogło zabraknąć kapelusza. Były to ciekawe lata, także ten kapelusz cały czas się nasz z Polkapu przewija na całym świecie.
bo tak jak chciałabym wspomnieć, produkujemy kapelusze, półprodukty na cały świat. I pani Beata Bojda, projektantka, czyli to ta artystyczna dusza w tym całym kapeluszowym zamieszaniu. Powstał tutaj niedawno wspólnie z fabryką Polkap. Stworzyłyście taką wyjątkową kolekcję. Pani mi opowie, o czym ta kolekcja jest, bo ja tu widzę czerń, biel, czyli klasykę. Klasyka dlatego, że ona też nawiązuje do mojej kolekcji Reaktywacja, tej kolekcji dyplomowej. Kiedy pierwszy raz spotkałam się z Alicją, poprosiłam o pomoc kogokolwiek, kto pracuje tutaj w fabryce. Okazało się, że dyrektorem jest moja przyjaciółka ze szkoły podstawowej, więc tak zupełnie inaczej ta współpraca wygląda. Co innego z kimś obcym rozmawiać, co innego z kimś, kogo się zna, kto jest stąd, z kim się chodziło razem na spacery, na jakieś wagary czasami. Więc w tej kolekcji wykorzystałam modele istniejące, czyli takie tradycyjne, świetnie funkcjonujące, świetnie sprzedające się w fabryce. Natomiast dołożyłam takie minimalne elementy. I co to są za elementy? Bo to właśnie tutaj przepiękny, klasyczny, taki trochę Zorro kapelusz Trovador, do którego dołożyłam wstążki i on już zupełnie zyskał taką bardzo kobiecą formę, taki jest inny w odbiorze. Toczek taki trochę staroświecki, ale jednocześnie w tej chwili woalki wszelkiego rodzaju, takie przeźroczystości są bardzo modne, a więc mamy tutaj toczek z woalką, no i zdobiny, kwiaty, liście, frędzle, coś takiego. No w tej chwili to jest czas, kiedy te frędzle są bardzo modne, więc one również i w kapeluszach, i w innych elementach, które fabryka zaczęła powolutku robić. Dlaczego pani chciała mieć w swojej kolekcji kapelusze? Jest to taka dosyć surowa kolekcja. Ja wykorzystałam męskie garnitury, męskie koszule, czyli stąd reaktywowanie czegoś, co istnieje, co zalega w magazynach, danie im szansy nowego życia. No i najczęściej są to biało-czarne rzeczy, więc pomyślałam sobie, że jest to takie surowe, takie trochę męskie i ten kapelusz będzie takim elementem kobiecym, takim elementem jednocześnie bardzo subtelnym i delikatnym. Ale kapelusz to nie jest nakrycie głowy na co dzień, albo się mylę, pani jako projektant mi to powie, bo oglądając tutaj niektóre z wzorów, no taki kapelusz z woalką to jednak nie do końca jest strój, w którym można by było pójść do pracy. No mi się wydaje, że tak naprawdę to tylko zależy od osoby, od charakteru, jaką dana osoba posiada. Kapelusze od dawna były takim symbolem statusu pewnego i wielcy ludzie, królowie, królowe nosili kapelusze. Zobaczmy tutaj choćby wyścigi w Ascot, tam kobiety prześcigają się, która ma większy kapelusz, który jest bardziej zdobny.
Na pewno woalka to jest coś, co kojarzy nam się z wieczorową porą, więc może rzeczywiście na wieczór, ale współcześnie kapelusze można nosić zamiast beretów. Jest to taki, może trochę ekstrawagancja, natomiast jeżeli nie boisz się czegoś nosić, to naprawdę dobrze w tym wyglądasz w każdej sytuacji. Czyli noszenie kapelusza to też odwaga? Odwaga... Nie, bo ja znam osoby, które są nieśmiałymi osobami, mówię o mężczyznach akurat, i noszą kapelusze, bo są po prostu wygodne. Są wygodniejsze od czapek czy od kaszkietów. Poza tym są może trochę starej daty ci panowie i ten kapelusz dodaje im takiej nobliwości. To jest na pewno dla niektórych odwaga, ale też przełamanie. No, w tej chwili... Bardzo dużo jest w Polsce, ale i na całym świecie małych zupełnie firm takich modniarskich. Wraca ten zawód, gdzie te kapelusze to jest coś takiego. No kapelusz może zupełnie zmienić stylizację. Masz zwykłą sukienkę i ubierzesz do niej kapelusz i już wyglądasz inaczej. Po prostu to jest tak jak szpilki, taki rodzaj szpilek, tylko noszony gdzie indziej. Od kogo powinniśmy się zatem uczyć? Może na tej polskiej scenie, może gdzieś jakaś osobowość z zagranicy. Jak nosić dobrze kapelusz i do czego? Ja myślę, że mamy tutaj królową angielską, która zawsze nosi kapelusz. Mamy tutaj wszystkie... Pooglądałabym sobie te wyścigi, bo rzeczywiście tam sporo, ale też bardzo dużo gwiazd nosi kapelusze i nie tylko na scenie, ale po prostu w takim codziennym życiu. Wydaje mi się, że nie musimy się od nikogo uczyć, musimy spróbować, testować na sobie i zobaczyć, że ten kapelusz jest naprawdę wygodny. Jest... No czapka to jest taka czapka. Pod czapką włosy się trochę puszą, one tracą te włosy. Poza tym, że zawsze czapka kojarzy nam się z takim stylem sportowym. Natomiast kapelusz jednak to jest taki styl, może być romantyczny, może być elegancki, może być bardzo kobiecy. No i to jest chyba takie coś, że dojrzewamy do kapeluszy. I te kapelusze z Pani kolekcji, na przykład, komu Pani proponowała? Kto może po nie sięgnąć? Każdy. Każda kobieta, która chce trochę piękniej, ciekawiej wyglądać. Myślę, że nie ma tutaj... Naprawdę każdy jest w stanie wybrać sobie coś z tej kolekcji, co będzie dla niego idealne. Myśli Pani, że kapelusze mają przed sobą jeszcze jakąś epokę takiego comebacku? Tak. Tak, jak najbardziej. Coraz więcej kapeluszy jest, coraz więcej firm, coraz więcej młodych osób, młodych dziewczyn, które kończą wzornictwo. Część oczywiście robi biżuterię, część robi ubrania, chociaż jeżeli chodzi o ubrania, to w tym momencie mamy taką sytuację, że ich jest bardzo dużo, tych ubrań, i dużo projektantek sięga po takie alternatywne możliwości jak upcycling czy recycling. A kapelusze to jest coś takiego, co wraca, tak jak ręcznie robiona biżuteria. I to jest taki nowy nurt w modzie. I tutaj właściwie pozostańmy w tym temacie, ale za chwilę sama będę chciała też przymierzyć. Panie pomogą, Panie mi doradzą i podpowiedzą, jak dobrze szukać tego odpowiedniego kapelusza dla siebie. Gośćmi tego programu były Panie Alicja Duda i Beata Bojda. Jesteśmy w firmie Polkap, która nas uczy, jak nosić kapelusze i dlaczego warto je nosić. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów Kobieta ze Śląska.